reparacja, proces reparowania jest jednym z najważniejszych zjawisk wychodzenia, jednym z traumy relacyjnej, więc absolutnie w sposób nieświadomy, ale stworzyłam warunki, gdzie potrzebuje się najpierw ja uziemić i ewentualnie w trakcie jeszcze coś naprawiać. Ale bierzemy ten dzień, bierzemy ten wieczór i bierzemy ten temat za rogi. Ja jeszcze ze 2 minutki potrzebuję, żeby poczuć, że jestem, że tak powiem, w pełni w sobie i ze sobą. I żeby tak jakoś z należytą powagą i szacunkiem i jasnością umysłu przedstawić Państwu to, co na dzisiaj zaplanowałam. Zaplanowałam, tak myślę, na 3-4 godzinki na luzaczku, ale oczywiście nie zrobię tego. Ale naprawdę, tak jak pisałam, to był proces wybierania, dotykania, no naprawdę mnogości wątków. No i jestem. Też się cieszę, choć i tutaj, wiecie, wszystko. Resetowanie telefonu, bieg do telefonu, do samochodu, po słuchawki, próby tutaj ze statywem. No naprawdę nie chciałam żadnej opcji opuścić, bo nie chciałam, żeby takie coś po prostu wytrąciło nas, mnie na tyle, żeby nie spróbować. Więc próbuję, udało się, jesteśmy i zaraz przechodzę do wiedzy teoretycznej, praktycznej. Na końcu robimy 3 zderzenia, więc długopis, notatnik się przyda. I co? Właśnie, chciałam zacząć ten wykład od powiedzenia tego, że gdybym była teraz w czymś, co nazywam mgłą posttraumatyczną, to... Więc o ironię losu, bo spodziewałam się, że będę zupełnie rozluźniona, zadowolona, jak zawsze, kiedy tu przychodzę i kiedy się spotykamy. A przygotowana jestem, ale że moje wnętrze będzie tak jakby w pełni uziemione i wspierało mnie. Może, a nawet na pewno nie jestem w mgle posttraumatycznej aktualnie, ale w mgle ponapięciowej, a właściwie w jej takiej jakości pobudzenia jestem na pewno. Bo idąc już do wiedzy, można by powiedzieć, że ta mgła, to jest takie moje powiedzenie, potraumatyczna, ona będzie się przejawiać w tym, że nas będzie albo prowadziła do za wysokich pobudzeń, albo wręcz odwrotnie, do rozładowania, zwiotczenia również w tym takiego intelektualnego, bo emocjonalnego na pewno. Więc początek mam spalony i początek samo życie napisało, ale tak jest i po prostu przyjmuję te karty i gram dalej. Drodzy Państwo, ja rzadko czytam stale komentarze w trakcie live'ów. Czasem coś doczytam, dzisiaj mam bliżej telefon niż zwykle. Czytam zawsze wszystko po. Już nie powiem tak jak kilka miesięcy temu, że odpowiem na wszystko, bo ilość komentarzy mnie kompletnie zaskoczył. A nie byłam w stanie szacować, na co mogę, na co mam odpowiedzieć, a czemu komuś nie odpowiedzieć. Ale chcę podkreślić, że to, co Państwo piszecie do mnie, nie tylko jak decydujemy, jaki jest temat, bardzo wpływa na to, co mówię i oczywiście na jakie treści wybieram w postach czy w różnych materiałach. Także
Czasem coś o kim przeczytam, ale jak już złapię wątek, to też chcę go spójnie, klarownie powiedzieć, więc po prostu pilnuję się tutaj tego, co zamierzam, co też przyjdzie do mnie w trakcie live'u do powiedzenia. Dobra, no to co? Troszkę się rozgadałam, czuję siebie, co stanowi w ogóle po części treść tego wykładu. No bo to, co nam robi trauma w ogóle, a ja będę mówić o traumie relacyjnej, to przede wszystkim bardzo skutecznie wytrąca nas. Wytrąca nas z bycia, wytrąca nas z czucia, wytrąca nas z myślenia, wytrąca nas czasem bardzo dosłownie z relacji. Więc słowem są tutaj dwa kluczowe słowa. Jak nauczyć się rozpoznawać, mieć świadomość, że nastąpiło wytrącenie, bo to, przepraszam, jeszcze sprawdzę, czy jest dobrze odgłośnione, bo bez świadomości tego, że jesteśmy wytrąceni, jesteśmy w pełni w odtworzeniu, a odtworzenie to drugie imię traumy, to imię, które przynosi nam bardzo wiele spustoszenia, bardzo wiele kosztów. I drugie, kiedy mamy już tą świadomość, że jesteśmy wytrąceni, niezależnie z jakich jakości, zresztą one nigdy nie idą pojedynczo, to jest cały zespół wytrącenia, że tak powiem, to jak siebie przywrócić? Jeśli miałabym tak wycisnąć esencję z tego, jak sobie pomóc, to poszerzyć czucio, świadomość tego, kiedy mnie nie ma, żeby sobie naprawdę określić, napisać, co wtedy. Napisać dlatego, że kiedy jesteśmy w odtworzeniu, nie mamy tych podpowiedzi. Naprawdę od takiego dosłownego braku głowy, braku pamięci, bo nawet taki trud, że wiemy, że coś było, ale nie mamy do tego dostępu. Dlatego tak ważne jest, żeby różnymi, i tych, o tych różnych sposobach powiem, żeby różnymi sposobami, przez różne środki, napisanie, powiedzenie bliskim, wysłanie do siebie SMS-a i wiedza o tym, że on zawsze tam czeka na nas w telefonie i w dowolnym momencie możemy to sprawdzić. A z czasem, no oczywiście poszerzony, poświadomiony kontakt, uważność na siebie pozwoli nam łapać momenty wytrącenia, zanim wejdziemy w odtworzenie i co więcej, zaczniemy się rozpędzać w tym odtworzeniu. A jak już jesteśmy w rozpędzie, robi się błędne koło i tworzą się koszty. I to jest ta pierwsza część, a druga ta część, jak wracać, jakie sposoby. I dziś będą konkrety, ale nie konkrety w tych dosłowności tych sposobów, bo każdy potrzebuje sposoby znaleźć swoje skuteczne, dostępne dla siebie. Więc to, jak ktoś się złapie tylko na ten kawałek live'a, to są dwa kroki, żeby wyciszać doświadczenie traumy relacyjnej z pamięci psychosomatycznej swojego ja po prostu i równocześnie szukać przywracań. Przywracam siebie, co mnie przywraca. Mieć tą wiedzę i mieć tą wiedzę utrwaloną niekoniecznie na twardym dysku naszego mózgu, tylko w różnych miejscach. Dobrze, drodzy Państwo, trochę powiem o traumie relacyjnej, zwłaszcza w takim aspekcie, dlaczego trauma relacyjna na a ciało. Więc to jest pierwsza część tego naszego spotkania.
Druga część to chciałabym się z Państwem podzielić czymś nowym i od razu mówię, że jest to wersja robocza, ja dopiero nad tym pracuję, ale uważam, że ona jest wystarczająco dobra do tego, żeby, nie żebyście, żebyśmy już sobie z tego korzystali i to jest próba usystematyzowania, chyba nawet jeszcze nie to słowo, a próba złapania różnych rodzajów jakości relacji z ciałem, jakie mamy w tym wypadku przy traumie relacyjnej, przy traumach relacyjnych jak najbardziej się to wpisuje, ale myślę, że tak jak nad tym pracuję i widzę, jak to rozbudowuję, że generalnie z czasem, za pół roku dam Państwu znać o tym, takie wektory, wskaźniki dam do tego, w jakiej relacji z ciałem jesteśmy. I mam nadzieję, że rozwinę to do tego, co jest dla mnie najskuteczniejsze, żeby iść w tą stronę, która jest dla mnie korzystniejsza. Więc chciałabym o tych tam, nie wiem, 6 typów chyba sobie dzisiaj wypisałam. Nazwy są jeszcze robocze, chociaż myślę, że większość z nich zostanie. I tutaj jakoś zadaję sobie i Państwu pytanie, po co nam to wiedzieć. I myślę, że potrzeba jest to ugłaśniać, tak jak wszystko, co zakryte, zaprzeczone, oszukane, po to czasem, żeby tak z zewnątrz móc usłyszeć, intelektualnie obrobić i w ten sposób dopuszczać i rozpoznawać, co we mnie, co ze mną w sprawie relacji z moim ciałem. A relacja z moim ciałem jest jednym z najskuteczniejszych, dobra relacja z moim ciałem jest jednym z najskuteczniejszych sposobów w ogóle, żeby wracać do siebie, żeby odzyskiwać siebie, żeby czuć się sobą, ale też po prostu, żeby pracować z objawami. To już tutaj bardziej odeślę do poprzedniego i jeszcze poprzedniego wykładu o chorobach psychosomatycznych. Dobra. No to co? Trzecia część będzie właśnie już taką częścią, gdzie zrobimy trochę zderzeń, takich zapukamy do naszych części skrytych, może schowanych. I powiem jeszcze po prostu o takich wskazówkach w dwóch stanach, kiedy dzieje się coś niedobrego dla nas, jak sobie, a mamy doświadczenie relacji traumatycznych, jak sobie pomóc, lub kiedy wydarzyło się, a jesteśmy w odtworzeniu, jak wychodzić. Piszecie Państwo coś o głosie, wyłapałam to. Dobra, widzę, że ileś osób pisze, że słyszy dobrze, ja jestem na maksa tutaj już odkręcona, więc wiele zrobić nie mogę. Jeszcze zobaczę, gdzie mam głośnik. Tu mam, więc spróbuję troszkę głośniej mówić. Jeszcze zawsze warto sprawdzić u siebie na komputerze i w telefonie, czy tam na pewno jest na maksa. Więc mamy taki plan, dość bogaty, gęsty i nie chcę żadnego z tych punktów ominąć. Więc trzymam za siebie kciuki, żeby przy pierwszym nie popłynąć. Dobra. Drodzy Państwo, dlaczego mówię o traumie relacyjnej, a nie o traumie, nazwijmy ją, zdarzeniową, tej, która wywołuje PTSD? Dlatego, że jest jej po prostu znacznie, znacznie więcej. Bardzo, coraz lepiej, ale w ogóle zjawisko traumy, zdarzeń traumatycznych jest w moim poczuciu, zresztą nie tylko w moim, jak czytam różnych autorów, cały czas nie dość brane pod uwagę. Uwierzmy, jaka to jest skala, kiedy właściwie ostatnie 30 lat daje miejsce
a daje leczenie, daje głośność w czymś, co jest doświadczeniem traumatycznym. Więc tu, w moim poczuciu, patrząc na skalę tego, co jako ludzie sobie robimy, jaki też los potrafimy sobie stworzyć, ale po prostu też na dynamikę samego życia, na różne rzeczy, które nas spotykają, a również te, które spotykają nas od najbliższych, i to jest ten obszar dzisiejszego zainteresowania, naprawdę potrzebujemy w moim poczuciu z takiej systemowej pomocy w tym, po pierwsze, żeby niwelować objawy traumatyczne, które są bardzo wyczerpujące i zabierające żywotność, a z drugiej strony by nie dochodziło do pokoleniowych powtórzeń. One i tak się dzieją, trauma jest przekazywana, ale im bardziej się nią zajmiemy z naszej linii, tym mniejsza szansa, że później przekażemy ją dalej, a jeśli przekażemy, to w o wiele subtelniejszych jakościach. Więc trauma relacyjna jest czymś zwykle długoterminowym, związanym z pierwszymi latami życia, choć oczywiście nie tylko, dla jasności, ale te pierwsze związane z więzią, stylem przywiązania są najbardziej determinujące. Więc możemy powiedzieć o chroniczności. A jak już wiecie Państwo z poprzednich wykładów, wszystko co chroniczne, bardzo trudno albo trudniej się leczy. Mieliśmy taki wykład o napięciach, o chroniczności napięć, prawda? Które stają się naszą częścią i właściwie mamy takie poczucie, że ja napięty to ja jedyny, to ja właściwy. I z doświadczeniem traum relacyjnych jest bardzo podobnie. Zresztą zrobię teraz taki skrót do typów zawieszenia emocji, czyli do takiego odzwierciedlenia Lowenowskiego tego, co się dzieje w przestrzeni konfliktowej człowieka, dziecka i jak odzwierciedla się to w ciele, jak się w nim zapisuje. I to przecież jest nic innego jak zapis doświadczeń traumatycznych, relacyjnych. To można również tak popatrzeć na typy zawieszenia emocji. Narząd ruchu, układ nerwowy, obwodowy reaguje, utrwala reakcję i zostajemy z tym zapisem po kilku latach zupełnie nieświadomym. Właściwie jest nasz, jest bardzo osobisty, znany, nieodczuwalny inaczej niż poprzez objawy. Więc traumy relacyjne, to wszystko, dobre i złe, co dzieje się w pierwszych latach życia, wpisuje się w jakości naszej prawej półkuli mózgowej. A to jest również ta półkula, która odpowiada za regulację emocji, za pamięć ciała, za to, co w tym ciele zostanie zapisane. Więc nie tylko mamy wpływ poprzez traumę, nie wpływ to złe słowo, nie tylko skutek mamy w postaci tego, co wydarza się w naszym mózgu, mózgu dosłownie, co jest za małe, co jest zbyt obkurczone, co ma zaburzoną funkcję, to wszystko jest skutek traumy. I na to są badania, ale równocześnie
mamy to oddziaływanie dalsze, powiedziałabym, z umysłu do ciała, to jest jedna droga, z głowy, z mózgu do ciała w dół, i mamy też drugą drogę z ciała do mózgu. Jak pewnie Państwo łatwo sobie to rozpoznacie, o wiele swobodniej czujemy się w tej drodze z mózgu do ciała. A kiedy mówimy o ciele, opisujemy ciało, dystansujemy się od ciała. Tej drugiej drogi, mówiąc w dużym uproszczeniu, o wiele bardziej się obawiamy tego, co idzie z ciała do nas. I ja za chwilkę spróbuję wyjaśnić, skąd są te obawy i w dalszym życiu, skąd jest potem tak trudna, tak zagrażająca, tak często wroga relacja z ciałem. Więc z jednej strony ktoś, kto doświadczył traum relacyjnych, będzie miał skutki prawopółkulowe i ośrodkowe w samym strukturze tkanek i pójdźmy w dół motoryczne, obwodowe, czyli w tym, co nazywałabym mięśniami, więzadłami, tkankami. To jest ta, powiedzmy, część bardziej namacalna, ale przecież mamy autonomiczny układ nerwowy, czyli to, co się dzieje trzewnie, wewnątrz nas, co jest o wiele bardziej subtelne, o wiele bardziej zaskakujące i naprawdę wyraźnie potrafiące nas wyautować z kontaktu. Więc te dwie jakości, one wpisują się w nas nie tylko na poziomie z mózgu do ciała, ale choćby tych wymienionych wcześniej poziomie z typów zawieszeń emocji, które są niczym innym jak takim dosłownym magazynem, pamiętnikiem, muzeum archeologicznym tego, czego doświadczyliśmy. I teraz tak, z jednej strony, mając tutaj, użyję słowa deficyt, mając tu deficyt w prawej półkuli, czyli to jest deficyt czego? Idziemy teraz do traum relacyjnych. Zwykle, poza hasłowymi biciem, nadużyciem, przemocą, opuszczeniem, to po prostu są to różnego rodzaju niedostrojenia. Równie bolesne i równie traumatyzujące, jak samo zdarzenie traumatyczne. Mamy bardzo różne wrażliwości osobnicze. Każdy z nas, jako dziecko, również mamy bardzo różne wrażliwości. I to, co po jednym spłynie lub nie zauważy, drugi będzie się czuł przez większość swojego życia niekochany, na przykład. Więc w moim poczuciu stale nie dość. Mówi się o tym, jak ważne jest dostrojenie do potrzeb dziecka i rezonowanie, czyli takie odczuwanie z nim tego, co w nim się dzieje, żeby ono nie musiało rezonować z tym, zwłaszcza w pierwszym roku swojego życia, półtora roku, z tym, co w nas się dzieje. To i tak niezależnie dzieje się ten proces w tle, ale ważne, żeby nie odwrócić tej dynamiki. To my jesteśmy do widzenia, odzwierciedlania i do rezonowania z naszym dzieckiem. I to jest konieczny warunek do tego, żeby dziecko czuło się bezpiecznie z tym, kim jest, jakie jest, czego potrzebuje i że zależy. I to są wszystko jakości przecież, które w dorosłym życiu stale doświadczamy, praktykujemy w naszych relacjach. Chciałabym, tak jak mam
swoją lekką misję w sprawie miałam, bo już mam wrażenie, że przynajmniej tutaj nasza społeczność jakoś ma jasność w sprawie, jak ważny jest za szybki trening czystości, za szybka pionizacja, to chciałabym również za każdym razem powtarzać takie zdanie, że dziecko, każdy z nas, jak tutaj siedzimy, rodzi się z koniecznością przywiązania, stworzenia więzi. To nie jest wybór, to nie jest decyzja żadnego z nas, kiedy byliśmy mali, teraz naszych malutkich. To nie jest kwestią woli, to nie jest kwestią manipulacji, to nie jest kwestią hartowania, kiedy dziecko płacze, wije się, a chce spać, chce z tobą, chce więcej kontaktu. To jest jego prawda. I teraz im bardziej my jesteśmy straumatyzowani, im bardziej doświadczyliśmy przekroczeń fizycznych, psychicznych, twardego chowu, tym bardziej w części nas, tej świadomej, już myślimy, tego nie, tego się nie robi. Ale równocześnie jest druga część, która mówi, no przecież nic złego się nie dzieje. No, wyrosłem, prawda, wyrosłam. I im bardziej nas zraniono jako dzieci, im bardziej w nas wprojektowywano, że manipulujemy, że chcemy za dużo, że jesteśmy marudni. Może byliśmy marudni, ale marudzenie jest o czymś. A, że właściwie to w jakimś sensie tym bardziej myślimy, że nasze dzieci robią z nami to samo. I to jest to pierwsze cięcie w moim poczuciu kluczowe, żeby móc zmniejszyć powtarzalność traum relacyjnych w naszych domach. Rozłączyło nas? My God, jeszcze tylko dzisiaj po prostu nie było kłopotu z siecią. Drodzy Państwo, dajcie znać, czy jesteście. Ja się przeniosłam, pochodziłam tu trochę. Tnie się, bo u mnie właściwie kazało mi kończyć transmisję. Poczekam chwilkę. Jakbyście mogli mi napisać, w którym momencie urwało, tak żebym ja pociągnęła wątek i nie zostawiła czegoś tak jakby w powietrzu. Tak, przerwało. Marudzenie było, dziękuję. Dobra. Czyli mniej więcej w takim momencie, dobra, miejmy nadzieję, że znowu da mi z 20 minut pomówić na dzień przygód. Więc im bardziej, jeśli powtarzam coś, to przepraszam, bo nie mam takiego świeżego poczucia, co przed i za marudzeniem było. W każdym bądź razie, im więcej my tego doświadczyliśmy, tym więcej spodziewamy się tego od naszych dzieci, czyli po prostu robimy takie klasyczne zjawisko wyjęcia czegoś, co jest dla nas trudne i włożenia tego w drugą osobę, w tym wypadku w dziecko. A dziecko przyjmie wszystko, albo prawie wszystko przez pierwsze lata życia, bo jesteśmy po prostu jak chłonna gąbka stworzona z milionów świeżych neuronów, które po prostu łapią wszystkie informacje w tym, jak się na nas patrzy, jak się nas trzyma, jak się na nas reaguje. Więc jeszcze raz, my nie mamy wyboru. My chcemy się związać, to w ogóle w pniu mózgu mamy to wpisane, czyli w takim najstarszej gadziej, że tak powiem, strukturze takiej, która jest bardziej instynktowna niż ma jakości kory. Czyli odpowiadajmy na nasze dzieci. Po prostu nie czyńmy z nich, Boże, co ja najczęściej słyszę, dyktatorów, manipulatorów, beksy. Nie, po prostu
przytnijmy tą powtarzalność tych krzywdzących schematów, równocześnie uznając fakt, że sami zostaliśmy skrzywdzeni w tej części. I tyle bym powiedziała o samej jakości traumy relacyjnej. I teraz jeszcze powiem o takim kawałeczku, poza tym prawa półkula mózgu, łączność z ciałem, z jego pamięcią i z tym, że to, co jest leczące najbardziej w kontakcie, to wyraz emocji, ale tych podłączonych pod ciało. Czyli z jednej strony, kiedy doświadczyliśmy traum relacyjnych, to mamy inwestycje w lewą półkulę. Chcemy intelektu, analizy, kontroli, oczywiście o kontrolę chodzi. Temu ufamy. Takich środków pomocy dla siebie szukamy, tam szukamy, czytamy zwykle, naprawdę próbujemy rozkminiać różne przestrzenie, jesteśmy w tym biegli. I pewnie, że to dobrze. Natomiast z drugiej strony potrzebujemy wiedzieć, że to, co będzie nam pomagało u głębi, na głębi tego zranienia, to jest to, pojadę trochę terminologią, rodzaj kontaktu prawopółkolowego, czyli jakiego? Czyli takiego, kiedy ktoś mnie słyszy, kiedy ktoś mnie widzi, kiedy tembr głosu zmienia się w zależności od tego, co do mnie jest mówione, kiedy ktoś odnosi się do mnie z troską, życzliwością, zrozumieniem. I to jest to zderzenie, bo równocześnie bardzo często jest tak, że kiedy tego doświadczamy, bardzo to jest dla nas dziwne, bardzo jest to niepokojące, takie, co to jest, co to ma być, i uciekamy do głowy, bo to, ten rodzaj kontaktu wybudza nas do czucia w tu i teraz, a równocześnie wybudzając nas do czucia, budzi to, co zepchnięte, stłumione w tam i wtedy. Więc znowu lecimy w cudzysłowie takim metaforycznym do lewej półkuli, do jej umiejętności, żeby to jakoś poorganizować. I jak doskonale wiemy, ani w jednym kącie, ani w drugim kącie nie jest dobrze. Potrzebujemy jednego i drugiego. I oczywiście większość z nas najczęściej ma pomieszane jakości po doświadczeniach traumy relacyjnej, czyli z jednej strony może bardzo sprawnie właśnie intelektualizować, analizować, kontrolować, a z drugiej strony ten lęk, który jest pod spodem, tak bym to powiedziała, jest właśnie o tym, że przyjdą uczucia, zaleją, rozbroją, rozczłonkują na miliony kawałeczków, które nie da się ponownie połączyć. Więc jeśli Państwo czują to samo miejsce, z którego nadaje, więc nie bardzo mam pomysł, co mogło się tutaj tak dzisiaj skiepścić. Dobra. Tu w międzyczasie, sprawdzając jakoś, przeczytałam, że są sytuacje, że dzieci manipulują. Oczywiście, że są sytuacje, że dzieci manipulują, ale nie w pierwszych 2 latach życia. Myślę, że tam...
Będę po prostu miała life'a chodzonego. Zwiedzicie Państwo ze mną cały instytut, znaczy przynajmniej tą salę, na której jestem. No nic, przerywa, wiem, że przerywa. U mnie też teraz drugi raz przerwało. Zastanawiam się, co robić. No, on to przerywa. Och. Dobra, to trzecia próbek, trzeci raz zerwie. To po prostu jednak zakończymy na tym etapie dzisiaj. Szkoda wielka. Będzie nagranie, oczywiście, że będzie nagranie, tylko zastanawiam się nad jego jakością. Dobra. W każdym bądź razie, oczywiście, że dzieci manipulują, tylko dla jasności mówię o maleńkich dzieciach. Maleńkich. One jeszcze nie mają takiego ośrodka rozwiniętego, żeby manipulować. Po prostu jest to ich poza zasięgiem rozwojowym. Potrzebują drugiego, wyregulowanego, dorosłego, innego, żeby wpływać na swoją regulację. Więc ja o takim czasie mówię. Mówię o takim czasie, kiedy dziecko jest forsowane na przykład do spania w pokoju, kiedy jest przerażone, płacze o kontakt, a mimo to nazywane jest manipulatorem i zostawiane w tym pokoju. Więc, ale oczywiście możemy też tutaj mieć różnicę. No dobrze. Wracam. To dzisiaj mam, drodzy Państwo, praktykę powrotów. Dobra, słuchajcie. O czym teraz się sama wytrąciłam już w tej chwili? Dobra, to idźmy już do relacji z ciałem. Jak przerwie, to pożegnamy się dzisiaj i po prostu jeszcze raz ustalimy termin live'a. Piszecie Państwo, że teraz jest ok. Super, dobra, to lecę, korzystam z okienka. Może potrwa znowu z 10 minut. Dobra, relacja z ciałem po doświadczeniu traum relacyjnych jest tutaj ta sama część obowiązująca, jak w ogóle w przekładalności tego, jak nas traktowano w dzieciństwie, jak traktowano nasze ciała, jak dorośli traktowali swoje ciała. To wszystko uwewnętrzniamy i taki stosunek mamy większościowo do siebie. Można by powiedzieć, że to jest to, z czym zaczynamy i potem sobie rozpoznajemy przez życie, co nam pasuje, co nam nie pasuje, czego chcemy dla siebie. Więc mówiąc w dużym uproszczeniu, to jak nas traktowano, tak my traktujemy siebie, równocześnie, i to jest trudne, do takiego traktowania zapraszamy innych, oczywiście świadomie lub nieświadomie, ale to się dzieje. I teraz, jeśli wrócimy do samej tego, co trauma relacyjna robi, to naprawdę w dużym uproszczeniu mówiąc, wprowadzi bardzo dużo uczuć, które nie mają dorosłego, który by pomógł w pomieszczeniu ich. Co więcej i co utrudniające, ten dorosły jest często tym, który jest powodem wzrostu uczuć. I ja nie mówię o wzroście uczuć od trochę do trochę bardziej, tylko zalania uczuciami związanymi głównie z złością i smutkiem, a na ich tle narastającym
lękiem, bo jeśli doświadczamy przynajmniej pomieszania od najbliższej nam osoby, to równocześnie jesteśmy przestraszeni nie tylko tym zachowaniem tej osoby, ale równocześnie skalą uczuć, która w nas narasta. I to wszystko dzieje się przez i w naszym ciele, czyli doświadczamy spłyconego oddechu, napięcia w oczach, obkurczenia ramion, brzuszu, mdłości, omdleń. No tutaj możemy sobie wymieniać, jakie te sposoby, te reakcje będą w każdym z nas. I oczywiście one są nieprzyjemne, one są zagrażające i one dzieją się w naszym ciele. I to jest ta część związana z brakiem pomocy w regulacji uczuć w ciele. Ale mamy przecież tą część jakże dosłowną, kiedy różne rzeczy przekroczeniowe dzieją się na ciele, kiedy dzieje się bicie, kiedy dzieje się przekroczenie, kiedy przekroczenie seksualne, to wszystko dzieje się na mnie. I dziecko nie ma możliwości powiedzenia, to z tobą jesteś źle. Część z nas, która miała bezpieczne relacje przywiązaniowe, powie to do opiekuna, słuchaj, coś tu się dzieje, mi się to nie podoba, ja tego nie chcę. Ale to nie jest większość. Większość z nas odwróci to w siebie i powie, to ze mną jest coś nie tak, to z moim ciałem jest coś nie tak. Gdybym tak nie wyglądał, tak nie wyglądała, nie spotkałoby mnie to. To jest coś, co stale, na bieżąco słyszymy, czy w terapii indywidualnej, czy w grupach. To jest doświadczenie, które w jakimś sensie zostawia ślad przeżycia na długo. Nie chcę powiedzieć, że na zawsze, bo właśnie o tym jest ta praca, żeby nie zostało na zawsze, tylko żeby móc się od tego odklejać. I teraz tak, im cięższe mamy doświadczenia i we wcześniejszym etapie życia, tym bardziej się w to w nas wpisuje i równocześnie tym bardziej szansa na zidentyfikowanie się z traumą rośnie. I to jest takie doświadczenie, że to ze mną jest coś nie tak. Często ono jeszcze jest ubrane w karę, w taki rodzaj naprawdę przykrego, karzącego obwiniania siebie, czyli w takiego ubranego w gdybyś. Gdybyś nie była taka, gdybyś nie był taki, to by się nie wydarzyło. Więc ta skala wewnętrznego głosu i jego siły jest naprawdę potężna. I nie ma tam miejsca, nie ma tam dystansu na to, żeby mówić do siebie, mnie to spotkało, mnie to nawet spotykało, ale to nie jest jedyna prawda o mnie. To jest tylko o mojej części. To jest o części mojej historii. I ten proces leczenia jest o tym, żeby tą część historii móc objąć, czasem tak bardzo dosłownie obejmując swoje ciało lub pozwalając innym, by nas obejmowali, a czasem objąć znaczy obrać zaprzeczeń, rozszczepień, wyparć pomniejszeń,
obrać z tego wszystkiego, co miało sprawić, że nas nie będzie boleć, że nas nie będzie aż tak boleć. Te mechanizmy obronne, które wymieniłam, one mają nas oddalić, one mają nas w jakimś sensie ubrać w trwałą dysocjację, w trwałe znieczulenie, wyizolować to, co nas spotkało. I każdy ma naprawdę swój indywidualny moment decyzji w ogóle, czy chce się spotykać z tą częścią. I często najważniejszą pracą nie będzie to, żeby wysłuchać tej części, bo nie ma czasem na to po prostu gotowości i pojemności, tylko żeby zmienić te sposoby komunikowania tej części do nas, bo te zwykłe sposoby komunikowania są po prostu trudne i kosztowne. Więc mnie absolutnie nie dziwi, kiedy osoby z doświadczeniem traum relacyjnych są nienawistne względem swojego ciała. To ono jest tym, które zagraża, bo tam są uczucia. To ono jest tym sceną, to jest sceną źle powiedziane, ale w takim sensie sceną, że na nim stało się zło, więc bardzo trudno odkleić to, co było tak przykre, od tego, że to nie jest tylko jeden wymiar naszego doświadczenia cielesnego. No i te trzecie warstwa połączone z tymi dwoma, mianowicie warstwa objawowa, czyli że relacja z ciałem w ogóle nie kojarzy nam się z relacją, tylko z lawiną objawową, której nie chcemy, zrozumiałe, którą chcemy się pozbyć i która w ogóle kojarzy nam się naprawdę z obcym atakującym. O, płótnem. O, ktoś tu mi podpisał płótnem. Dobra, coś widzę. Fajnie. Dobrze. I teraz tak. Wybrałam w takie jasne w moim poczuciu kategorie, które widzę w tym, jak opisujemy relacje z ciałem. Nie chcę tego zawężać tylko do takiego doświadczenia po traumie, bo myślę, że to generalnie jest prawdziwe. Zacznę od najtrudniejszej, czyli tak zwanego ciało mój wróg i będę stopniowo przechodzić do różnych wariantów. No i oczywiście jak zawsze, zwykle nie jesteśmy w jednym, na szczęście w niektórych przypadkach, zwykle mamy pomieszane jakości relacyjne do swojego ciała i co zawsze ważne, jeśli mamy taki zapis w sobie, nie spodziewajmy się, że on się nie obudzi w nas, że to, co czasem się nam wydarza w życiu, że nie wywoła dawnego napięcia, dawnego cierpienia. Natomiast to, co jest różne, to żeby złapać, że to się włączyło, zająć się sobą wtedy, a nie opuścić w siebie, albo znacznie skrócić te dni bycia poza sobą, bycia opuszczonym przez samą siebie czy przez samego siebie. Ciało jako mój wróg. Są takie relacje, to jest taka relacja z ciałem, kiedy opisujemy ją, nawet tam przecież nie pada słowo relacja, tylko ciało, jakie to, jako to znienawidzone, jako to obrzydliwe, jako to zagrażające, jako to niechciane, którego trzeba się pozbyć, które
No naprawdę, do 3 razy sztuka. Drodzy Państwo, poddaję się, bo po prostu to naprawdę będzie, to jest zapewne trudne w odbiorze. Mi już teraz coraz trudniej się mówi, bo naprawdę wymaga to ode mnie wiele uwagi, żeby potem przywrócić się i mówić sensem, a już czuję, że też czucie mam coraz mniejsze, no bo się po prostu tym denerwuję też tą sytuacją. Więc wrócę z tym wykładem, bo on jest ważny. Nie nadaje znaczenia w ogóle temu, co się wydarzy, chociaż umysł mi tam po prostu podskakuje z ochoty, żeby jakoś to zinterpretować. Wydaje mi się, że ostatnie, co Państwo słyszeliście, to o wrogiej relacji, a chcę powiedzieć na sam koniec, że na końcu jest tak zwana relacja bezpieczna z ciałem. Żebyście zostali Państwo z nadzieją, a nie, że wroga relacja z ciałem i że ta bezpieczna jest możliwa i że jest do stworzenia, nawet jeśli jej nie mieliśmy prawie nigdy i że jest do przywracania nawet w takich małych daweczkach każdego dnia. Tak, piszecie Państwo, że przerywa. Mi też, mnie już znowu wyłączyło po raz trzeci, więc to się po prostu dzieje. No, trudno, przykra sytuacja. Ale co, dzięki temu zobaczymy się jeszcze raz. Więc, och, no, szkoda, szkoda. No nic. Co ma wisieć, nie utonie. Dobrze powiedziane. Co ma wisieć, nie utonie. I co? Pomyślę, co tu się nad terminem dobrym i jeszcze raz po prostu zrobię tego live'a od początku, bo teraz to już naprawdę, to wiecie Państwo, zaczyna być za blisko tego, że mówię o napięciu traumatycznym i sama zaczynam być w napięciu i mówię do Państwa neuronów lustrzanych też w napięciu, a scenariusz na to jest, że my się spotkamy w miękkości i nadziei na końcu, a nie w męce, dobra? Więc wydaje mi się, że to jest moment, żeby postawić tutaj średnik. Wracamy. Podzielcie się Państwo, co do tej pory było jasne, niejasne, no bo będę wracać, teraz sobie to szczytam i może jeszcze wtedy bardziej w profilowany sposób przygotuję się na nasze kolejne spotkanie. Teraz to chyba pójdę trochę naprawdę powarczać na te dzisiejsze okoliczności. Więc co? Widzimy się, teraz mogę śmiało powiedzieć, że widzimy się szybciej niż zwykle, bo raczej będę chciała to w najbliższych, nie wiem, tygodniu, dwóch znaleźć termin, zrozumieć telefon, o co mu chodzi. Najbardziej się martwię, czemu to tak rwało, bo to będzie najtrudniejsze. Więc będę również dalej umieszczać cytaty z różnych autorów. No i co? Traumy nie brakuje. Widać, potrzeba jeszcze więcej uwagi. Już to jest ta moja wspaniała racjonalizacja teraz. Więcej uwagi, więcej spotkania. Potrzebujemy więcej tutaj po prostu jeszcze o niej pogadać i naprawdę rozwiązywać te supełki posttraumatyczne z nas, jeden za drugim, a jak się zawiążą, znowu je rozwiązać. Dziękuję za dzisiaj. Byliście Państwo bardzo dzielni, że tu dotrwaliście z tym opóźnieniem najpierw i z tym rwaniem. I co? Wiecie, co jest dobre? Że się widzimy i po prostu jesteśmy
dla siebie. Śpijcie dobrze, bawcie się dobrze w weekend i widzimy się wkrótce. Dziękuję bardzo.